Reset Obywatelski. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nadeszła ta chwila, tylko pomna, że zbliżamy się do wyborów, 54 dni, niektórzy mówią, że 55, a niektórzy mówią, że to wszystko fikcja, że żadnych wyborów nie będzie, ale to chyba wskazuje na to wszystko, że będzie. To jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie, ja jestem Mirkiem Oczkosiem, a to jest program właśnie ten Oczkoś w głowie. Tematów jest tyle, że nie wiem, jak poszerzymy to ten czas. Myślę, że trzeba skorzystać z siły nieczystej. Teraz jest moda na siłę nieczystą. Znaczy w zasadzie na czyste zło jest moda i na brudne dobro, na bardzo brudne dobro. No dobrze, ale tak jak już widzieliśmy, sponsorem miesiąca jest Juliusz Pilarski, a producentem dzisiejszego programu Aleksandra Kudrymska. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że wspomagacie nas na Patronite, na wszystkich innych nośnikach. Dzięki wam można cokolwiek powiedzieć, co nie jest cenzurowane. Na razie jeszcze przynajmniej. Mam sondę oczywiście, jak to zwykle będzie też rzut na poezję oka, ale dzisiaj było proste, jeżeli chodzi o poezję. A sonda brzmi, zaraz zobaczycie, dlaczego Black Hawk, to jest taki helikopter, czy niektórzy mówią śmigłowiec, był na szczęście bez konsekwencji na pikniku country, na pikniku, nie country, tylko Boże Święty, zabije mnie, na pikniku tym, no, patriotycznym z okazji Wojska Polskiego był ten śmigłowiec policyjny. No nie starajmy się zrozumieć. Dlaczego Black Hawk był? Po pierwsze, pierwsza odpowiedź możliwa. Dlatego, że za dużo było w nim konfetti i było za ciężko. Odpowiedź druga. Chciał się oderwać od głupoty pisowskiej, ale nie dał rady. Za ciężko. Trzecie. Pilot miał nie miał uprawnień na latanie, tylko na jazdę po placu. I czwarte, dostał workiem zboża z Ukrainy po tych łopatach. Czyli dlaczego Black Hawk był? Za dużo konfetti, chciał się oderwać od pisowskiej głupoty, ale nie dał rady. Pilot nie miał uprawnień na latanie, tylko na jazdę po placu. I dostał workiem zboża z Ukrainy. To są cztery możliwe odpowiedzi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. No bo jakby się stało, no to byłoby niedobrze. Ja się zastanawiałem, czy nie zadać pytania, co jeszcze się musi wydarzyć w policji polskiej, żeby to zamknąć i otworzyć kran ze stajni tego Augiasza, kto taki z dużym szlauchem. Ale no, dajmy spokój. Jest mnóstwo rzeczy, bo nazbierało się i będzie się zbierało coraz bardziej, ponieważ ten bal u szatana zaczyna być coraz bardziej zasilany przez następne różne dziwadła i rzeczywiście różne działania. I jak się zbliżymy do tego 15 października, to rzeczywiście może być już pełen zestaw osobliwości, ale też i złych emocji, złych rzeczy, które są. Wiadomo już, w co idzie partia rządząca, bo to, że idzie w straszenie ludzi, ale też okazuje się, że ponieważ to straszenie nie bardzo się przekłada na sondaże i wewnętrzne jakieś tam rozmowy i inne rzeczy, to okazało się, że lepiej jest przekupić i zachachmęcić. Na początku wydawało się, że przekupić i postraszyć, a tu ewidentnie widać, że przekupić i zachachmęcić, bo wszystkie działania związane z komisją wyborczą, z różnymi okręgami, ogłoszenie przez pana Andrzeja w nocy na portalu społecznościowym, to wybitny jest jednak człowiek, który tam sobie to ogłasza. No i najdalej jak się dało, do 6 września trzeba te listy pokazać, zebrać podpisy. No i tu pierwszy był Donald Tusk, który pokazał listy, wszystkie, bo pakt senacki chyba dzień później był.
No i to oczywiście wzbudziło wielkie wycie, zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast partii rządzącej, ponieważ nie wychodziło za bardzo, to wiedzą już teraz, że trzeba chachmęcić i będą chachmęcić to jeszcze bardziej. Ale też dochodzi do głosu przekupstwo i ponieważ te 800 z 500 nie zrobiło wrażenia na ludu pracującym miast i wsi oraz ludzi mieszkających pomiędzy miastami i wsiadami i osadami, no to Jarosław Kaczyński, prezes Polski, prawdziwej Polski i tylko Polski, wyskoczył z konkretną kasą, przeliczył nie wiadomo na czym, że 2200 to jest 14 emerytura dla wsiech. No i tam oczywiście były dywagacje brutto, netto i wiecie, jak się rozwiązuje taką sytuację. Dla mnie to jest ciekawe, powinni tego w szkołach uczyć, że nie tam brutto, netto, bo to trzeba by liczyć, nie? Tylko po prostu znaleziono trzecią drogę, notabene, do ręki. No. Było, dostaniecie do łapy. I to ma fajne konotacje, bo to wiadomo, że od razu do ręki, też i że do ręki, do ręki. No i że z ręki do ręki. To myślę, że nie będzie to przelewane na konto, tylko będzie wysłannik Jarosława z workiem pieniędzy i będzie dawał z rączki do rączki. I wtedy to będzie naprawdę wynik wyborczy. 700 tysięcy ludzi jest do wzięcia, czyli bez przesady tyle worków da się skołować. A ponieważ dostęp do drukarki z kasą narodowych banknotów, biletów Banku Narodowego ma Jastrząb, to Jastrząb druknie ile trzeba świeżo pachnącej gotówy i te worki rozjadą się rozdać. I ciekawe, czy to się sprawdzi. Wydaje się, że to jest obraźliwe dla Polaków, ale nawet ten pieniądz, który wychodzi prosto z drukarni Narodowego Banku Polskiego, który ma na pieczę nad tym Jastrząb, podobno nie śmierdzi, ale może pachnie jakimś takim zapach dobrobytu i w ogóle innych dytów. Dobra, to może po kolejności. Lex Tusk. Tych leksów jest dużo, ale Lex Tusk jest takim leksem, który był, baron się napompował, był, dużo środowisk zawyło, było i balon się zerwał. I to się zdarza. To nawet te balony tam, co chińskie latają nad Stanami, czy białoruskie latają gdzie chcą i ruskie nigdzie nie latają, bo się nie podrywają, to tutaj ten balon z tym Lex Tusk się był, zerwał. No i teraz trwają tak zwane, gra pozorów się odbywa. Oczywiście no jak się Lex Tusk balon zerwał, no to zainteresowany Tusk bez Lex powiedział, że jest fantastyczny, że się wystraszyli cieniasy i trochę im prętem po tych kracie przejechał. No i pierwszy pęk ast, nie pęk poseł pęk, tylko pęku ast, poseł ast, to dykcyjne jest, ale poseł ast. Pękł. I w przypływie szczerości i braku odruchów samoobronnych powiedział, tak, nie, w tej kadencji to już się nie da tego zrobić, bo w ogóle nie ma. No i tym pobudził do działania różnych ludzi, którzy prawdopodobnie nie zgadzają się z postem, z posłem Astem się nie zgadzają. I chcieliby tę komisję stworzyć jeszcze teraz. Z bardziej humorystycznych dowcipów to był dowcip pani Witek, że ona podejmie decyzję do końca tygodnia, miesiąca, czy tam roku, nie wiem, miesiąca chyba, do 30, kiedy jest posiedzenie Sejmu, bo jak krotochwilnie zauważyła, ta kadencja się jeszcze nie skończyła. No, ona się nie zaczęła, ale generalnie niech już będzie, że się skończyła. Tak to jest. Dzień dobry wszystkim oczywiście, którzy się teraz pojawili. Bardzo się cieszę, że jesteście. No cóż, żyjemy w kraju, w czasach prawdziwych, ale w kraju na niby. I to chrześcijaństwo oczywiście też tutaj nam strasznie ciąży, bo to osobny wątek oczywiście jest, ale papież Franciszek zdaje się, że rozwiązał ten tamtejszy Ordo Iuris, znaczy to Opus Dei, czyli zamknął kościół w kościele. Dobrze, ale to jeszcze ten Lex Tusk, nie, to byłoby lepsze. Okazało się, że
również Adam Bielan, a ten, jak wiemy, ma dostęp bezpośredni do ucha prezesa i tego prawdziwego, nie tam Górskiego, tylko tego naszego tutaj Mizinno-Mazowieckiego, i powiedział, że absolutnie to nieprawda jest, że to powstanie. Mało tego, to powstanie między 6 a 10 września będą już obradować, a 15 będzie raport. Co podnosi nam tutaj teraz też oczywiście te przewidywania, że podnosi, co się potwierdza, że raport jest już napisany w zeszłym roku. W związku z tym teraz trzeba do tego dorobić tylko scenografię, didaskalia, statystów przeszkolić i jakiegoś solistę wytypować. I to nie jest wykluczone. Natomiast ponieważ partia rządząca, czy partie rządzące zachowują się trochę tak, jakby rzeczywiście był pożar w burdelu i każdy łapie, co mu tam przyjdzie do głowy. Chociaż ja mam lepsze określenie na to, jest tak zwany poker amerykański z głębokiego czasu kowbojów i Indian, żywych jeszcze. Otóż na czym polegał amerykański poker? To znaczy amerykański poker polegał na tym, że każdy wykładał na stół wszystko, co miał, typu dolary, tam nie wiem, pistolety, sztuczne szczęki, no wszystko na stole, kosztowności wszystkie na stole, a później się gasiło światło, kopało się w stół i co kto złapał, to jego. I to była amerykańska wersja pokera na Dzikim Zachodzie. I to trochę tak wygląda w PiSie teraz, że prezes Kaczyński już wie, kogo chciałby utopić albo podać mu czarną polewkę, ale nie może tego zrobić, bo jeszcze ma głosowania, które bardzo są potrzebne, bo to będą głosowania, które pozornie będą betonowały zastępcę Ziobry na stanowisku pierwszego prokuratora krajowego, oraz krosowo, że pan Andrzej na stanowisku prezydenta nie będzie mógł, znaczy będzie mógł zawetować każdą zmianę tego pierwszego prokuratora, czyli mają taki wariant, złapał Tatar, ten kozak Tatarzyna, Tatarzyn za łeb trzyma, i tutaj przypadkowo nie są to nacje przypadkowe. Natomiast pan prezydent jeszcze sobie załatwił, czy już ma załatwić, to ciekawe, nie? Że będzie mógł postawić weto co do komisarza europejskiego. Panie Andrzeju, ja myślę, że należy się zastanowić, czy jeszcze pojechać na te narty do Juraty przedostatni raz, czy może już na jakiś lodowiec pojechać sobie też na narty te śnieżne. Po co pan się zajmuje czymś, na co nie ma pan wpływu, a poza tym głowa pana rozboli i będzie pan miał kłopot. No. Myślę, że szkoda z tym dyskutować. W związku z tym tych leksów jeszcze jest parę do zrobienia. W związku z tym Jarosław Kaczyński nie pokazał list. Chociaż to zresztą chyba ma w DNA, bo zdarzało się, że w drodze do lokalu wyborczego również nazwiska znikały. I tu przewidywania komentatorów są chyba w dobrym kierunku, a mianowicie, że zapisałem, ale że wyleci z nich Mejza i jeszcze ktoś tam, to teraz jest potrzebny do głosowania, bo pan prezes powie, no chciałem cię, sam wiesz, że cię chciałem, nie wyrzuciliśmy ciebie, ale jednak była taki opór rady programowej, czy co oni tam mają, tylko zarządu, że musiałem cię skreślić. No i Witek po drodze, nie Witek, on jakoś inaczej ma. Sekretarz generalny Sobolewski w drodze, w Skodzie tam robił ciachu już po strachu. No i taki Mejza z innymi różnymi zostanie wykreślony. A propos Dudy, oczywiście też jest taki kłopot, że straszą go jedni i drudzy. I on trochę się boi, trochę nie wiadomo, czy się boi. Coś podpisuje, bo dawno nie podpisywał i teraz czeka, czy może podpisać, czy nie. No i to też jest życie w niepewności takiej dosyć mocnej. A niepewność nie jest dobrym doradcą niestety i tak to wygląda. Kto zdominował ten tydzień? No jedno nazwisko, to tam nie Tusk, nie Kaczyński, nie Suski, chociaż do tego wrócimy. Nie oczywiście Iga Świątek, tylko Kołodziejczak. Jest takie nazwisko, Kołodziejczak,
szef Agrounii, straszliwie zapisał się w pamięci, w niepamięci i we wszystkich możliwych nośnikach uczestników tegorocznej bitwy wyborczej, ponieważ zaprosił go na listy Let's Tusk, na listy Koalicji Obywatelskiej, zaprosił go Donald Tusk. I to się działo mniej więcej o godzinie 10 rano we wtorek chyba, dobrze pamiętam, w środę się działo, bo we wtorek to zdaje się, że był Dzień Wojska Polskiego i wtedy tam była defilada słynna, gdzie pokazano sprzęt przyszłości, dosłownie sprzęt przyszłości, bo w przyszłości ma być. I to jest słuszna koncepcja. Wystąpił też minister tego i owego Wojska Polskiego i coś mu nie poszło. Teraz wystąpił pan Andrzej w tradycyjnym pauzowaniu i krzyczeniu na Wisłostradzie. Trzeba przyznać, że jest coraz lepszy. Jest coraz lepszy, jest coraz mniej treści, coraz więcej formy i to jest taka domena tych już ludzi, którzy swoje w życiu widzieli, osiągnęli. No w artyzmie tak jest, że treść jest ważna, ale w pewnym momencie forma, czysta forma jest czymś, do czego artyści dążą i pan Andrzej też w pauzowaniu, przekrzywaniu głowy na prawo i lewo, jak te orły na tych drzeworytach, czy na płaskorzeźbach, czy tam, no w każdym razie płasko ma być, to jest coraz lepszy w tym, przydałaby się jeszcze jedna kadencja. Może jakby pan Jarek wygrał, tak, bo śmigło jest to nie helikopter, ja tylko używam oczywiście potocznych różnych nazw. Po prostu Black Hawk to Black Hawk, tak? To nie ma statków podwodnych, tylko są okręty w ogóle. To też jest inna sprawa, nie? Ale dobra, to didaskalia. Wiadomo, że poruszamy się w pewnej formie. No i pan Andrzej rzeczywiście tutaj sobie opowiadał różne sprawy, a pan minister pojechał, znaczy powiedział, że pojechał, ale poleciał pewnie do pograniczników, żeby im powiedzieć, że skala braw przewyższała wszystkie festiwale do tej pory w Polsce, łącznie z festiwalem piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu oraz piosenki wojsk NATO również w tym samym Kołobrzegu. No okej, tak to jest. Wszyscy się podniecili w pewnym momencie tym referendum, a jakież to pytania będą i miarą sukcesu pytań nie jest tam, czy komuś się podoba, nie podoba, zawsze jakiś malcontent znajdzie, nie? Bo to oczywiste jest. Miarą sukcesu jest to, czy to pobudza wyobraźnię. A tutaj wyobraźnia została pobudzona w sposób niesamowity. Ja wiem, że zaraz wrócę do Kołodziejczaka, ale to tu mnie też pociągnęła myśl. Otóż jak pojawiły się te pytania, one się pojawiały tak jak w zasadzie epizody Gwiezdnych Wojen, tak, że tam i pierwszy się pojawił tamten, później drugi, później trzeci, a później Błaszczak musiał szybko przyspieszyć i pojawiły się cztery pytania, gdzie oczywiście sugerowana jest odpowiedź nie, nein, nawet powiedział Mateusz Morawiecki, miłośnik wschodu, że nie, że jednak Polacy wolą mówić nie, nie pozwalam, liberum veto, no pasaran, kajne gręce. Nie? To chyba niedobrze, ale że nie, to już, że nie. No a miarą sukcesu co jest? Że pojawiły się od razu następne pytania. I tych pytań jest mnóstwo, można je mnożyć, dzielić, dodawać, odejmować. Naród ruszył z głową, znaczy ruszył głową, żeby dopisać i pomóc partii rządzącej, żeby tych nie było jak najwięcej. Polska państwem na nie. Czyli nie chcemy nie chcieć. To jest dobre hasło w ogóle. Nie chcemy nie chcieć. No i tak to się ułożyło. Naprawdę pytania są i bardzo takie mądre i mądre inaczej. I takie też niecenzuralne się pojawiają pytania. W związku z tym poszukajcie w internecie, na pewno znajdziecie pytań. I to świadczy o tym, że trafili. Nawet jakiś sondaż się dzisiaj pokazał, trochę irracjonalny, ale niech będzie. Co by było gdyby? To są najfajniejsze sondaże. Nie? Gdybyś się miał narty i umiał skakać, czy chciałbyś skakać jak małysz? To byłoby na tak, albo na nie. Ale to jest właśnie to. Gdyby coś tam... Te cztery pytania, które są bazowymi pytaniami partii rządzących,
też są oparte na czymś, czego nie ma. To jest lepiej wypadać w takiej właśnie atmosferze Nibylandii, w kraju na niby, czy pytamy o coś, co albo nie istnieje, albo już jest załatwione, albo w ogóle nie ma to nic wspólnego jedno z drugim, ani trzecie z czwartym. W związku z tym te pytania naprawdę są super. I teraz wracam z powrotem do głośnego, gorącego nazwiska Michał Kołodziejczak. Otóż między 10 a 10.30 wydaje się, że został pokazany w białej koszuli z sercem po lewej stronie. Wymienili rytualne uściski z Lex Tuskiem i okazało się, że czasy są ekstraordynaryjne. I zobaczcie, że Michał Kołodziejczak, znany z wybuchowego temperamentu, i który fantastycznie uciszył Janusza Kowalskiego, mówiąc mu Janusz, do roboty. To scena historyczna. Ja bym to, gdybym znał jakiegoś Matejkę, to bym mu zlecił to, żeby narysował tą scenę, kiedy uciszanie Janusza Kowalskiego przez Michała Kołodziejczaka, Janusz do pracy, czy do roboty, czegoś tak było. W każdym razie jeszcze się konferencja nie skończyła, bo tam się pojawił Adam Bodnar i sensacja XXI wieku, jeszcze parę innych fajnych, sympatycznych ludzi, a już prawicowy internet oraz prawicowa partia, znaczy z nazwy prawicowa Prawo i Sprawiedliwość z tą wirtualną Polską, tam się to chyba inaczej nazywa niż wirtualna Polska, ale wiecie co, od Ziobry. Po prostu festiwal nienawiści, festiwal wyciągania czegokolwiek panu Michałowi Kołodziejczakowi. Ja nie przypuszczałem, że można się tak kogoś bać jeszcze w trakcie jakby zapowiedzi. To są na razie zapowiedzi. Jeszcze wesela nie było. Znaczy ślubu nie było. Wesele to będzie albo wesela, albo stypa. Na pewno się napijemy. Będzie taki powód, że albo jeden, albo drugi. Prawda? Ja bym zaczął już gromadzić jednak w centrali przemysłu spirytusowego środki, bo może zabraknąć, bo naród, któraś część narodu będzie musiała dać w rurę. Wkopałem się w szyję. Ja tu sobie żartuję z tego, że dać w szyję, bo to pan dziadziuś naczelnik powiedział. Natomiast jak się traktuje kobiety, które się czują urażone, to za chwilę o tym powiem, niektórzy widzieli. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że panu Kołodziejczakowi wyciągnięto na razie wszystko, co było najbliżej, czyli sprzed tak 5 do 10 lat, ale już są buldożery, już psy zostały poszczute, szukają czegoś sprzed 20 i 30 lat. Tylko sprawdźcie, ile ma lat pan Kołodziejczak, bo może się okazać, że znaczy na bank się nie kwalifikuje na ustawę o dekapitalizacji komuchów, czyli dezubekizacyjne się nie kwalifikuje, bo ma za mało lat. Nie, że jest mało lat, ale jest za mało. Ma lat na to, w związku z tym trzeba będzie mu wykopać cokolwiek innego. Pierwsze strzały pokazują, że w formie nie jest PiS, to prawda, i że będzie musiał jednak ukraść te wybory, bo nawet nie jest w stanie ich tak wygrać na negacie. Bo 4 razy nie, to będzie za mało, panie Jarosławie. Musi być więcej nie. Polska na nie, tak? Nie, Polska nie i wszyscy nie. I wy też nie. Natomiast Kołodziejczak rzeczywiście nie robi sobie z tego nic, bo niejedną już obelgę w życiu przeżył. Miarą niedocenienia chyba, albo braku środków, ja nie wiem. Zaryzykuję, ale tu nie wiem, czy pan przewodniczący Krajowej Rady tego i owego nie będzie miał pretensji, ale jak nie ma już starszych, to się sięga po młodzież. No, Volkssturm i tamto inne rzeczy też tak robiły. A mianowicie na konferencję pana Kołodziejczaka wysłano pana Oskara. Przebaczyć, nie pamiętam nazwiska jeszcze. Pan Oskar jest świeżo upieczonym absolwentem i teraz
nie wiem, liceum, technikum, czy no podstawówki nie, bo jest na studiach, czy tam się zdaje. I wysłano go na konferencję Kołodziejczaka. To albo ktoś nie lubi pana Oskara i uważa, że takie straty w ludziach są dopuszczalne, albo ktoś rzeczywiście jest tak zdeterminowany, że patrząc na to, co jest w taborach, mówi, kurde, ten nie, tamten nie, ten też nie. Oskar, pójdziesz, a Oskar, który, pan Oskar jeszcze nie wie, jak to wszystko wygląda. I na pytanie, na kogo głosowałeś w tych wyborach, mówi, jeszcze nie wiem, że tak powiem, po Andrzeju Mleczce. No to się okaże, że no, że poległ tam. No niestety poległ, był potraktowany jak no, to polityczne mięso armatnie. Wysyłanie na Kołodziejczaka, czyli na czołg ten Tygrys 2. Nie Tygrys, to się inaczej nazywa. No ale dobra, w każdym razie Panzerwagen albo na Abramsa wysyłanie Ułana na koniu. Albo z tą taką flitą, jak się to nazywa, na strzelnicę, no to pokazuje, jak to jest traktowane. Czyli niejaki Kołodziejczak jest wrogiem number one PiSu oraz wirtualnej, tej niezależnej, inaczej się nazywają, spuchniętej, nie, solidarnej, to już było, suwerennej Polski i naprawdę, tylko też trzeba by się zastanowić, bo suwerenna Polska jest o tyle niewiarygodna, że ich wrogiem też jest pani, która startuje z listy Koalicji Obywatelskiej, Białorusinka, artystka, która znana jest z tego, że krzyczy, w słusznej sprawie zresztą. W związku z tym chłopcy, no właśnie, chłopcy, nie widuję was z dziewczętami, a widuję was cały czas i to będą plotki. Będą plotki. Dobra, no, zleciało jak sen, jak i złoty. To jest Reset Obywatelski, ja jestem Mirkiem Oczkosiem i to jest program Oczkoś w głowie po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, chociaż tego nie wiadomo. Program prawdziwy w czasach na niby. Wracamy po krótkim przerwie muzycznej. Kawałek będzie boski. Przetuptajcie kawałek. To naprawdę... aż się prosi. A do was mam apel i prośbę. Jako, że po 6 latach szczucia na mnie i hejtu w TVP, wreszcie 18 czerwca w programie Strefa Starcia Michał Adamczyk
kłamliwie oskarżył mnie o to, że zabiłem kobietę na pasach. Robię im proces. I każdy z was może pomóc ukrócić te kłamstwa, bo uruchomiłem zrzutkę, na której będę zbierał właśnie na koszty procesu na adwokatów. Sam dzisiaj nie jestem w stanie temu sprostać finansowo. I gdybyście mogli, gdybyście chcieli, wesprzyjcie to. Razem zawleczemy Michała Adamczyka do sądu i tam go skażemy. O, i witam ponownie. To jest Reset Obywatelski, program Oczkość w głowie. Ja nadal jestem Mirkiem Oczkosiem. Nadal program realizuje Maciej i nadal, jeżeli chodzi o patrona miesiąca, to jest Juliusz Pilarski, a dzisiejszym sponsorem jest Aleksandra Kudrymska. Bardzo, 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 bardzo dziękujemy serdecznie. No, program prawdziwy jednak w czasach na niby, tylko ciekawe, dlaczego jak na niby to boli, nie? Trochę tak jak w Matrixie, że niby program jest wgrany i walczymy gdzieś tam, a jak dostaniemy z prawej albo z lewej, albo z podbrzusza, albo z dyni, to boli. I krew prawdziwa leci. I niestety tak to wygląda. Mówiłem przed przerwą o Kołodziejczaku i myślę, że to można mówić długo jeszcze, ale spróbuję przejść dalej, bo mówiłem o tym, że pan Dziadziuś, prezes wszystkich Polaków, prawdziwych tylko, uważa, że kobiety nie mają dzieci, nie zachodzą w ciążę, bo do 25 życia dają w szyję. Dowcip nawet w koszarach mógłby się nie przyjąć, ale generalnie rzecz ujmując, kobiety niektóre poczuły się urażone, chyba większość, no i jedna z pań zaskarżyła dziadziusia jego straszny sens nie ziści, dlatego że koledzy go obronili. Jeżeli ktoś oglądał, a jeżeli nie, to proponuję obejrzeć fragment do wytrzymania kawałek, jak 9 facetów z PiS-u obraża panią obywatelkę, młodą kobietę, która przyszła się poskarżyć, że nie życzy sobie, żeby jakiś dziadziuś, naczelnik wszystkich prawdziwych Polaków epatował takim chamstwem. No i okazało się, że po pierwsze nie wygląda ta pani, jakby za dużo piła. To jest super. Zresztą poprowadził to wybitny mózg. My szukamy sztucznej inteligencji, ona już jest. To właśnie poseł Suski na tej komisji dał popis arogancji, chamstwa i takiej pogardy. To jest to, co charakteryzuje tą władzę, tę władzę. Przez cały czas nie, ale może to się tliło gdzieś, ale oni przyszli do władzy nie żeby rządzić, tylko żeby panować, żeby nad nami panować, jak w starożytnym Egipcie. Są patrycjusze, no to w Rzymie już byli, ale dobra. Generalnie rzecz ujmując, to widać, że chcieliby panować, a nie rządzić, a już rządzić dla dobra wspólnego, dalszego niż własne kręgi, to w ogóle nie ma o czym gadać. I komisja była naprawdę szczytem. Ja tu prowadzę taki ranking na Hama roku i Hamem roku, znaczy na pierwszym miejscu ciągle jeszcze jest marszałek Sejmu tego i owego, taki profesor z zapadniętymi oczami, trochę jak ja, tylko on dłużej pracował nad tym i inne środki używał, bo ja najczęściej czytam po nocach. Ja wiem, że czytanie ma kilka znaczeń, ale on jeszcze tam wciągał ten budapren i inne rzeczy, to nie pozostaje bez skutków. I on cały czas jest na pierwszym miejscu, znaczy notowania ma najwyższe, ale ta komisja Suskiego i kolegów, że tak jak przyczołgali tą młodą panią, młodą kobietę, młodą dziewczynę, no to rzeczywiście to powinny być annały z głębi dziejów chamstwa polskiego, absolutnie się kwalifikuje i straszne to. No, jeżeli macie okazję, to wrzućcie to, poszukajcie, a zrozumiecie, o co chodzi. No i tak, a propos jeszcze, to jest też charakterystyczne dla PiS-u, że zarzuca się komuś coś, co można im zarzucić, tylko oni zwiększają dawkę.
chyba nikt się nie spodziewa po Mateuszu M czegoś, czegokolwiek innego niż się dzieje, tylko może się pogłębiać, ale wystrzelenie z tym, że Kołodziejczak coś tam powiedział 5 lat temu przeciwko Stanom Zjednoczonym, a za Rosją, i to facet, którego ojciec nie tak dawno jeszcze, świętej pamięci teraz, ale żyjący wtedy, Kornel Morawiecki mówił taki, to można znaleźć, to nie jest coś, co jest nie, co ja tu wymyślam, ale nie cytuję, bo się nie uczyłem tego na pamięć, że Krym chciał być najechany, czy chciał być rosyjski, że Rosja jest super mocarstwem, że z Putinem należy się dogadać, a Ameryce trzeba patrzeć na ręce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To on wyciąga z worka nabój pod tytułem strzelamy tym nabojem rosyjskim, kiedy nie wiadomo, co on ma za uszami. Bo patrząc przez logikę pisowską, bo to też trzeba się uczyć od mistrzów. To nie może być tak, że każdy ma swoje jakieś tam widzimisię. Nie no, partia PiS i przyległości doprowadziła ten naród nasz do skraju wojny domowej. Tak, do skraju wojny domowej, dlatego że Kaczyński mówi to, i tutaj cytuję, że to się może skończyć na ulicy. Koniec cytatu. No i rzeczywiście pytanie, kiedy ma się skończyć na ulicy? Jak przegra wybory, czy jak wygra wybory? Czy za każdym razem się skończy na ulicy? Stosunki międzyludzkie, czyli tak zwanego z angielskiego relationships, nie istnieją albo istnieją na strasznie fatalnym poziomie. Człowiek człowiekowi wilkiem. I to, o czym wspomniałem na początku, że on określił Tuska kwintesencją, czy jakoś o to użył inaczej, ale to jest, że Tusk to jest czyste zło. No to rzeczywiście, skoro po jednej stronie jest czyste zło, to po drugiej stronie jest brudne dobro, albo bardzo brudne dobro. Utytłane, uświnione, zdeptane, poniżone, obsikane i jeszcze tam może inne rzeczy. W związku z tym ja rozumiem, że z tej drogi się nie da już wrócić. To jest tak jak na desce, już spływamy do morza. No ale jeszcze w akcji jest kilka atutów, miny pozakładane różne, zakładając zresztą cały czas. Komentatorzy mówią, że betonują. Nie, oni robią po prostu pola minowe. I nawet nie chcą zrobić pól minowych z minami przeciwpiechotnymi, które urywają rękę i nogę, ale człowiek przeżyje, tylko od razu zakładają miny przeciwczołgowe, czyli zabranie kompetencji pozornie, świetna sprawa prokuratorowi generalnemu i danie tego pierwszemu krajowemu, ale krajowego nie można odwołać, bo musi zgodzić na to ten tam z tego pałacu, co został według niego prezydentem. W związku z tym to są pola minowe, na które ma wpadać później opozycja, jak wygra wybory, bo ja już myślę, że nie ma co używać jeżeli, tylko jak wygra wybory. Oczywiście pytanie, czy staruszek potwór, nie pamiętam, jak to było w piosence, że chyba staruszek potwór dawał klucz, a nie, to musiało być Piękna i Bestia, staruszek portier dawał klucz, no to właśnie tu jest tak, że jeżeli staruszek portier pozwoli, no to demokracja może zaistnieć. To paranoja jest jakaś kompletna. Jest właśnie taki pan przewodniczący Krajowej Rady tego i owego. No wszyscy wiedzą na nazwisko, no si. Ale nie si, tylko si. Przyłożył karą Radiu Z, uwaga, za materiał z grudnia zeszłego roku, do którego to materiału nikt nie zgłaszał pretensji, nikt nie zgłaszał sprostowania i wszyscy przeszli na tym porządku dziennego. No to naprawdę, Nibylandia już jest na Full Metal Jacket, żyjemy w rzeczywistości, która nie istnieje, no to można też przyznawać kary za coś, co nie miało miejsca w takiej formie. No ale trudno. Każdy świruje jak może. No mówiłem o Terleckim, ale to już się okazało. Zabawna jest ta germanofobia. To najlepsze jest to, że no jak to jest, że nie lubi Niemców, nie? I wyzywa od Niemców, jakby to było jakieś obraźliwe, w kogo się da. I to najlepsze jest to, że to jest człowiek, który studiował w Niemczech,
Mam bardzo wielu przyjaciół, znaczy okazało się, że nie, ale to prawie jak do przyjaciół w Oskali. I Mateusz Morawiecki przechodzi już ludzkie pojęcie, bo już jeszcze ostatnio z trybuny nein, to pytanie, czy się moczy też do takiego hełmu z I wojny światowej. Wspomaga go w tym profesor Krasnodębski, to jest taki pamięć zewnętrzna PiSu, chociaż jest wewnętrzna, bo on jest teraz w Europarlamencie, który 30 lat wykłada na Uniwersytecie w Bremen. Dla mniej oblatanych w geografii to Niemcy są, niemiecki uniwersytet, Bremen, i to nie Bremenhaven, bo to jeszcze można byłoby podciągnąć, że daleko. W Bremen, tak, wykłada w Bremen i on też ma jakieś wąty. Może mu za mało tych marek płacili, a teraz euro. No paranoja. Czyli tak, Niemców jest wielu w przestrzeni publicznej, zresztą my się doigramy, dlatego że generalnie już przestaje nas lubić gdziekolwiek, ale ktoś może powiedzieć, ale to lubić to można zupę pomidorową, albo na przykład gulasz zupę jest bardzo dobre. Listy wyborcze, jak już mówiłem, pojawił się jeden taki w przestrzeni dziwny człowiek, nazywa się Cezary Grabarczyk, który powiedział, no widziałem na trzech różnych programach, dwóch antenach, że on nie będzie kandydował, to jest chyba na pewno szef struktur łódzkich Platformy Obywatelskiej, czyli Łodzi i Przyległości. Wieloletni parlamentarzysta, ministrem był między innymi Sprawiedliwości oraz Infrastruktury. I można powiedzieć, że między innymi dzięki niemu w ogóle autostrady są, ponieważ przeprowadził ten proces prawny, co jest w ogóle w Polsce science fiction, co widać po centralnym szpitalu centralnym porcie komunikacyjnym. Chociaż ja bym się zastanowił, czy jednak nie zmienić przeznaczenia, bo jest już trochę przygotowane miejsce, nie trzeba mieć tych terminali, tych mocno zbudowanych, odloty i tak będą, tylko dojazd musi jakiś być, żeby chłopaki z kaftanem szybciej dojeżdżały. I niejaki Cezary Grabarczyk powiedział, że on nie kandyduje, bo ma wadę prawną. A tam chodzi o to, że został skazany w procesie nieprawomocnej pierwszej instancji tam w jakiejś sprawie drobnej, a przynajmniej w przypadku, jak patrząc na PiS, to bardzo drobnej. No i nie wiem, przymuszono go, czy... Ale niemniej jednak nie obraził się i nie poszedł, powiedział, że pierdzieli i donosi na kolegów, tylko mówi, mam wadę prawną, w związku z tym nie będę kandydował. I zwrócił uwagę na bardzo piękną rzecz, że wadę prawną ma też pan Mariusz Kamiński i ten, co ściągnął Black Hawka na to, czy Wąsik. I co jest symptomatyczne? Symptomatyczne jest to, że no, wyszedł poseł Platformy, powiedział, że nie będzie kandydował, ma wadę prawną, i pies z kulawą nogą się nie zainteresował. Oczywiście tam jeden materiał TVN-u, później Szkło powieliło i zdaje się, że w Polsacie ktoś o tym wspomniał. No i teraz ja się pytam, nawet jeżeli to nie jest jego decyzja, tylko jest wymuszona, chociaż nie wyglądał na zwalcowanego, dlaczego tego nie promujemy i mówimy, o, proszę bardzo, w tym kraju bezprawia jeden w miarę prawy i sprawiedliwy człowiek mówi, nie kandyduje, bo ma wadę prawną. I nic. I nikogo to nie zainteresowało. Bo bardziej interesuje to, czy Kaczyński ukradnie 2200 dla każdego, czy Morawiecki jeszcze żonie jakąś działkę puści pod stołem, czy się przeleje jakąś kasę na Tadeusza R, czy jeszcze Villa Plus zafunkcjonuje. Może się zastanówmy trochę. Cezary Grabarczyk, taki człowiek. Personifikacja zła, o właśnie, to mi ktoś odpowiedział, personifikacja zła. Rysunek CPK to pikuś, ja teraz zjechałem przez Fryderyk Chopin Airport, to tam jest już takie zdjęcie pierdyknięte, jakby transmisja z Marsa, jak będzie wyglądał ten centralny szpital, znaczy ten centralny port komunikacyjny, kurde się, uczyłem się. To dopiero jak ktoś tam przyjeżdża, to może mieć dziwko, dlaczego wylądował na takim baraku, czystym, a gdzie jest to kosmiczne lotnisko. Dobro, zło mówiłem, Black Hawk, Wank mówiłem. A, słuchajcie, jeszcze taka rzecz, bo zastanawiałem się, bo jest, za mało czasu jest, ale
Dzisiaj ktoś napisał, dzisiaj to jest 21 w poniedziałek, napisał ktoś, że Kaczyński idzie drogą amerykańską, czyli prawdopodobnie nieuznania wyborów, jeżeli tak jak Trump i tak dalej. No to trzeba się zastanowić, panie Kaczyński, dlatego że no właśnie jest taki zarzut dla tego Trumpa, pana idola, że kierowanie grupą przestępczą. Jak pan idzie tą drogą, to może niech pan tą drogą nie idzie, bo jak się idzie utartą drogą, to się można poślizgnąć, bo jest wyrobione już. A pan jako anarchista, ja bym poszukał czegoś innego. I zanim jeszcze powiem to, co jest ważne na koniec, bo to wszystko jest ważne, to jeszcze taka rzecz, która dziwna jest, ale informacja jest też zagraniczna, że ruska myśl techniczna pierdyknęła na Księżycu. To znaczy od czasu, kiedy Gagarin przeleciał naokoło, Łajka była wcześniej, a później Tereszkowa i jeszcze parę osób wyszło na tym Księżycu od Louisa Armstronga, może od tego tam, nie Louisa Armstronga, chociaż on też był na Księżycu. To Rosjanom tam się coś udawało, a teraz okazało się, że niestety przyspieszenie razy masa rakiety sowieckiej, razy Księżyc, razy krater, razy wiatr północny spowodowało, że ruska myśl techniczna tam pierdut na tym Księżycu. Zdaje się, że nikt nie zginął, chociaż z nimi to nigdy nie wiadomo. No i rzecz, która nie wiem, czy powinienem, ale otóż jest przedziwna akcja pod tytułem Campus Polska. I sam w sobie Campus Polska jest świetnym wydarzeniem. Byłem dwa razy, wiem, mogę być nieobiektywny, natomiast patrzyłem na to też z punktu widzenia, byłem zaproszony jako wykładowca, specjalista, naukowiec. Natomiast w tym roku organizatorzy podjęli taki wysiłek, chyba żeby jakoś było miło, i postanowiono zaprosić symetrystów, to znaczy zaproszono, ale nie postanowiono. Czyli jak też postanowiono, tak też uczyniono. No tam pan Sączyński i koledzy, pan Wróbel, jeszcze tam dwie osoby. I miał to prowadzić niezależny dziennikarz, kurde, długo nie gadałem, nie? Pan Meller, który prowadził podwieczorek, drugie śniadanie mistrzów, w podwieczorek to był przy mikrofonie. Drugie śniadanie mistrzów w TVN-ie i się zdenerwował na TVN, powiedział, że pierdziele, ja wam tu robię zasięgi, a wy mnie tam coś, nie wiem co, pewnie nie dawali mu jeść. W związku z tym zabiorę swój serwis śniadaniowy i wychodzę do internetu. No i wyszedł do internetu, rozłożył serwis śniadaniowy i okazało się, że bez piekarni, bez rzeźnika i bez cukiernika oraz bez palarni kawy z tego nie wynika. W związku z tym, ponieważ było dużo nieprzyjemnych uwag w stosunku do organizatorów kampusu, że jak to, zapraszacie symetrystów, a symetryści to robią takie, a nie inne rzeczy, paskudne. Zresztą ja tutaj jestem wiarygodny, bo jeżeli ktoś chciałby sprawdzić moje wypowiedzi sprzed 8 lat, 6, 5 czy 4, to mówiłem, że największa plaga w Polsce to są symetryści. I nadal tak uważam, że po prostu symetryści są szkodnikami i fatalnie wpływają na życie społeczne, obojętnie czy symetryzują w tą czy w tamtą stronę. Natomiast tutaj była grupa symetrystów, która najbardziej się nie podobał pan S. No i pan S, znaczy inaczej, pan Meller został poproszony, żeby jednak pana S nie dopraszać, że kogoś innego na to miejsce. I pan Meller tutaj, ja już pobijam kulisy, które tam są, że zadzwonił jego kolega ze szkoły, podobno przyjaciel, tak przez przypadek trochę zajmujący stanowisko prezydenta Warszawy i kampus jest pod jego patronem. No i co robi przyjaciel, kolega ze szkoły? Nagłaśnia sprawę. Znaczy mógł odmówić tak, jak odmówił, ale mógł sobie darować tajemnicy alkowy, no ale jest niezłomny, takim naprawdę niezłomnym dziennikarzem jest. Powiedział, że jak nie będzie tego, to ja też nie występuję i jeszcze z tego drugiego programu też się wypisuję. No i puszka z Pandorą, jak to mówiła pewna posłanka, może wróci, bo miała w oczach dużo owsa, worków i może ten, no powiedziała, że no ten, jak to było, cholera,
coś mówiła. Puszka z Pandorą. O, właśnie, puszka z Pandorą została otwarta. No i widzę, że opary trucizny rozszerzają się, bo nagle nic tego nicowego odmówił udziału w innym kompletnie panelu, ale na tym wydarzeniu Maciej Orłoś, człowiek od, następno mówił panelu, człowiek od feminatywów. Weź się oblejcie tym ice, ten takie było coś, z wiadro z tym lodem i stuknijcie się w czaszkę. Bo jeżeli uważamy, że pan S, który prowadzi taki program Sabat tam czegoś, jest obiektywnym dziennikarzem, to znaczy, że kompletnie wam się wszystko pomieszało. Ja pomijam już to, że jeżeli organizatorzy zaprosili taki skład, to powinni się tego trzymać. To jest prawda. Natomiast dorabianie teraz do tego jakieś story, to przypomina fałszowanie teczki w SB. Bo nagle się okaże, że największym obrońcą wolności słowa i prawdomówności jest niejaki S. A to jest skomplikowane jednak mimo wszystko. W związku z tym, po pierwsze, organizatorzy kampusu powinni się stuknąć w karandasz i może wziąć jakieś lekcje PR-u, nie wiem, komunikacji, bo w roku wyborczym przedsięwzięcie, które miało absolutny sukces i w zeszłym roku, i dwa lata temu, w tym roku może okazać się, że nie będzie sukcesem, tylko będzie przysłowiowym chłopcem do bicia. Mało tego, wchodzi też, zdaje się, w zasoby Koalicji Obywatelskiej jako czas na kampanię wyborczą. To też trzeba by się zastanowić, na co to działa. Natomiast pozostali naprawdę, zanim zaczęli się wycofywać, broniąc tego tam, to mówię, wiadro z lodem na głowę i policzenie do 10 od tyłu. I jeszcze coś miałem powiedzieć, ale wiem, że zaraz mnie Maciej pogoni. Gdzieś mi to uciekło, bo mówiłem, kurczę, o tym. A, Maciej, sonda, dawaj sondę. Bo to jest ważne, żeby zobaczyć, dlaczego ten Black Hawk spadł był. Jednakże chciał się oderwać od głupoty PiSu, ale to było ponad jego moce fabrycznie zapisane. Na drugim miejscu za dużo konfetti w środku. Pilot nie miał uprawnień do lotu do 18% i że dostał workiem zboża z Ukrainy tylko 10%, czyli jednak Black Hawk, który usiłował oderwać się od głupoty PiSu, nie dał rady, spadł był. Na szczęście nic złego w sensie nikt nie został ranny, ani nikt nie zginął. Części się sprowadzi z tej fabryki Black Hawków z Łodzi, o której mówił Antoni. W związku z tym pamiętajcie, referendum to wielka ściema. Używajcie głowy, nie dajcie się, przytulajcie się, kochajcie się i naprawdę walczmy o normalność, bo już niewiele rzeczy zostało. Reset Obywatelski.